pierwsza część pytania odnośnie możliwości konsultacji zabiegów w tym samym dniu. Oczywiście jest to bardzo powszechne łączenie tych dwóch elementów. Szczególnie jeżeli chodzi o pacjentki z innych miast, o pacjentki z zagranicy, kiedy często mailowo omawiają problem pacjentki, pacjentka często wysyła mi zdjęcia, które pozwalają mi jakby w sposób już bardzo obiektywny ocenić jej sytuację. I wtedy przed zabiegiem oczywiście jeszcze ma miejsce konsultacja pogłębiona odnośnie oczekiwań pacjentki i tego samego dnia możemy wykonać zabieg. Jeżeli chodzi teraz o połączenie zabiegu labio-minoroplastyki, czyli labioplastyki warg stremowych mniejszych z zabiegiem plastyki na płatkę łechtaczki. Tutaj problem jest i prosty, i złożony. I zaraz to wyjaśnię. Jeżeli wargi stremowe mniejsze są przerośnięte w sposób izolowany, czyli na płatek łechtaczki jest schowany, niewielki, malutki, to jest to zabieg samej redukcji warg stremowych mniejszych. I to najczęściej wystarczy. Jednakże w 80% moich przypadków czy moich pacjentek tak nie jest. Czyli mamy do czynienia zarówno z przerośnięciem warg stremowych mniejszych i na płatka łechtaczki. Dlaczego tak się dzieje? Bo tak naprawdę na płatek łechtaczki stanowi ciągłość z wargami stremowymi mniejszymi. I u tych pacjentek redukcja samych warg stremowych mniejszych spowoduje zaburzenie wolumetrii między częścią środkową stromą, tą wyciętą, a napletkiem łechtaczki, który będzie wyglądał wtedy na nienaturalnie za duży. Dlatego u większości pacjentek przeprowadzam równoczasowo plastykę warg stremowych mniejszych z plastyką napletka łechtaczki i daje to wtedy efekt takiego bardzo ładnego flow i chirurgia, czyli następstwa chirurgii są widoczne w kategoriach oczekiwania pacjentki, redukcji warg stremowych mniejszych, natomiast niewidoczne są w kategoriach blizn, w kategoriach zaburzenia kształtu, które sugerowałby, że jakieś zabiegi były przeprowadzane.